Co Pani zdaniem jest ważne, jeśli chodzi o sprawy takie codzienne, o życie codzienne seniorów w Lublinie? Już mówię, to o czym pisałyśmy z koleżanką artykuł o paskach telemedycznych, to tylko kropla w morzu potrzeb seniora. Wiemy, że tych seniorów w Lublinie mamy dużo, ponad 80 tysięcy. Nam potrzebuje tej życzliwości, tej uwagi osób młodszych, bardziej sprawnych, bardziej takich, no powiedzmy, światowych, chociaż my jako seniorzy nie zamykamy się w domach, nie chcemy być w domu, bo w domu jest smutno po prostu. Ja pisząc ten artykuł z koleżanką o paskach telemedycznych zwróciłam uwagę na jeszcze taką jedną ważną rzecz, o której no, było na koniec w naszym artykule. Opieka sąsiedzka. To znaczy, co spotkałam w jednej z mniejszych miejscowości na Podkarpaciu, w Krośnie. Oprócz opaski tam wdrażanej, która została nazwana bransoletką życia, oni jeszcze realizują taki podprojekt opieka międzysąsiedzka. To jest coś fantastycznego, naprawdę. To jest coś, na czym nam też powinno zależeć w tej części takiej, że stawiamy sobie za cel, żeby ten pomysł zaczerpnięty z innego miejsca wdrożyć i u nas. Wyobraźcie sobie Państwo, ja sobie mieszkam w bloku dwupiętrowym, 9 mieszkań, raz, dwa, trzy, cztery, pięć takich. Takich osób jak ja są tylko trzy na te 9 mieszkań. I marzy mi się taka życzliwość ze strony tych młodych ludzi, żeby jedna z nich, owszem, spełnia moje oczekiwania, sąsiadka z boku, która jak nie widzi mnie, powiedzmy dzień, dwa, to dzwoni, pyta się, czy u mnie wszystko w porządku. Ale ta opieka sąsiedzka to powinno być takie coś, co będzie powszechnie realizowane, upowszechniane, daje nam to większe poczucie bezpieczeństwa. Ta życzliwość, która od tych młodych ludzi będzie kierowana do nas, a mam nadzieję i na to liczę, bo w tej opiece międzysąsiedzkiej gro tego działania to ma być życzliwość, uważność i obecność w życiu tego seniora, który wie, że ten sąsiad, sąsiadka zapuka od czasu do czasu i zapyta się, czy w czymś pomóc, czy zrobić zakupy, a jak pan się czujecie. I to jest to, o czym ja bardzo po prostu marzę, żeby czuć się bardziej bezpieczną w tym swoim domku, mając w świadomości to, że ktoś się zainteresuje, co, jak sobie funkcjonuje w tym domu, czy u mnie wszystko w porządku. Takie jest moje spostrzeżenie do tych wszystkich naszych działań, które do tej pory zostały podjęte, czyli to ja dodaję do tego, podziwiam moje koleżanki, moich kolegów za wnikliwe potraktowanie wszystkich tematów związanych z seniorem. No pana Józefa to już w szczególności na pierwszym piętrze. To jest majster tego seniora. Te wszystkie artykuły, te wszystkie tematy poruszane. Koleżanki, które też wypowiadają się w tym temacie dla nas bardzo ważnym. Senior, jak żyje, jak chciałby żyć. To też są bardzo cenne uwagi. Przez takie organizacje, takie fundacje, jak Fundacja Wolności, czujemy się bezpieczniej i chcielibyśmy, żeby było tego zainteresowania nami, seniorami, jeszcze więcej, żebyśmy wspólnie wyszli szybko z tej sytuacji, w której się znajdujemy. Także dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i nadal życzę tej wnikliwości, tych pięknych opinii tutaj głoszonych w tych artykułach, w tych wszystkich zauważonych płaszczyznach życia seniora, na które my jako seniorzy możemy mieć wpływ przez to, że będziemy się upominać.
pamiętać. Jest nas taka duża grupa, że a przecież tyle lat świadczyliśmy usługi na rzecz tych młodszych w dniu dzisiejszym naszych współmieszkańców. No i chcemy, żeby oni też myśląc o nas i działając w naszym kierunku, wychodząc z różnymi inicjatywami, pomogli nam dobrze, bezpiecznie, godnie funkcjonować. Także dziękuję bardzo za uwagę.